Siema, z tej strony Admiros. Dzisiaj razem z Flotarem zagramy sobie w różne gry ze Squid Game. I będą to nowe gry w Squid Game, których jeszcze nie widzieliście. Oczywiście wszystko w serii Garry's Mod, Testerzy Artefaktów. Jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie 5000 łapek w górę, to na pewno z Flotarem będziemy przeszczęśliwi. No i oczywiście wbijajcie na kanał Flotara, bo tam jest seria Świat Dinozaurów, w której to dzieją się dość ciekawe rzeczy, więc musicie sobie koniecznie obejrzeć, wbijajcie na kanał Flotara i zaczynamy. A teraz przejdźmy do odcinka. Flotar? Jesteś numerem 001. Zapraszam cię ze mną tutaj. Okej, jestem. Jesteś. Tak. Jako numer 001 twoja najważniejsza misja to proszenie łapki w górę i subskrypcję. Widzowie, musicie zostawić. Proszę, bo no, mam wycelowaną broń w głowę, także błagam, zróbcie to, bo inaczej on mi zrobi krzywdę. Także dobrze. Udało ci się. Pierwsze zadanie wykonane. Dobra, idziemy dalej. Zadanie. Reszta nie ma. Nie ma. Dobra, dzisiaj przetestujemy sobie oczywiście artefakty. Zapraszam cię, jest to mapka ze Squid Game. I nie można tego otworzyć. Czekaj, a tu są drzwi. No. O, ale to też jakby... O, okej, tu są toalety. Okej, to są toalety, okej, dobra. Czy tu jest to jakieś przejście może? No właśnie nie wiem, może to jest jakby ukryte, ale wydaje mi się, czekaj, że... Czekaj, tu wygląda jakby to było przejście. A nie, to jest po prostu toaleta. Nie ma, to jest po prostu toalety, więc musi się to dać jakoś otworzyć, ale dobra, powiem ci szczerze, dobra. Że... Te wrota, tak? Żebyśmy tak, otworzyli. Tak, ale wydaje mi się, że... Okej, czekaj, proszę. O, bardzo dobrze. No, akurat miałem pilota, tak? Wiesz? Tak, akurat miałeś pilota, dobra, świetnie tak, się tak, składa. Pilot był, także idę za tobą, spokojnie, nie robię żadnych gwałtownych ruchów. Idź, nic nie przede będę mną robił. Idziesz, bo jakby ja cię tutaj muszę zaprowadzić. W lewo, w prawo? A to obojętnie, nie ma znaczenia. A, okej. Okay. Bo to jest jak odwzorowane w 100%, jak w filmie, w serialu w sensie. Wow. Dobra, ale to fajnie wygląda. Jakby to mi się tutaj podoba. Mimo tego, że celujesz bronią w moją głową, w głowę, to mi się bardzo podoba. Dobra, zależy gdzie wybierzesz, to tam pójdziemy i tam będziemy testować rzeczy, bo są dwie chyba gry z tego co wiem, ale one niestety nie działają, bo to jest jakby tylko mapka. No wiadomo. Okej, wybrałeś największe miejsce, czyli twoim zadaniem jest teraz testowanie artefaktów. Okej, czyli coś tutaj przygotuję, czekaj, bo nie widziałem, znaczy inaczej, nie byłem przygotowany, że od razu będę musiał testować, więc muszę czegoś tutaj poszukać, może to... Ja mam coś, co mogę ci szybko pokazać, tak, oczywiście jakby ja zawsze mam. To, co ci chciałem pokazać w poprzednim odcinku, to oczywiście jest to. Możesz w to uderzyć albo strzelić. Zobacz, co się wydarzy. Tak, i one będą leciały na wszystkie strony. I moim zadaniem teraz jest, na które mam 30 sekund, to tak. Poukładanie wszystkich do pierwotnej tego. Dobra, pierwotnej dobra. Wersji. Nie, żartowałem. Nie strzelaj we mnie. Masz 30 sekund, czas ucieka. Dobra, tutaj to... Admiros, to nie działa. 10 sekund. O, dobra, jedno jest. Drugie, szybko. Trzecie. Dobra, uda mi się, uda. Dobrze, dasz radę, one są coraz dalej. Okej, spokojnie. Dobra, już. No nie mogę ci tego zaliczyć. Poczekaj, wezmę moją super broń. Nie. Żegnaj. Jak szybko poszło. No, bardzo szybko poszło. Czekaj, już idę, już. Czekaj, czy myślał teraz innym... O, jesteś. Dzień dobry, o, żyjesz, witam. Dobra. Dobrze, tak więc pierwsze zadanie niestety niewykonane. Przechodzi pan dalej, bo takie mamy tutaj zasady. A, czyli jeżeli nie zaliczę, nie wykonam zadania, no to przechodzę dalej, tak? Tak. Troszeczkę odwrotnie. Znaczy, wydaje mi się, że nigdy nie wykonasz zadania. A, nie, no to fajnie. Ale nie, no dobra, wierzmy w to, że się uda. Tak, wierzmy, to okej, czyli idziemy dalej. Ja chcę... tutaj jest zejście na dół. Tak, ale no właśnie niektóre są właśnie zablokowane. Okej, musisz mnie znaleźć. Gdzie ty jesteś? No właśnie, uciekłem ci, no widzisz, tak. Ej, co jest grane? Tak, nie. Dlaczego pilnuję. Mi uciekłeś? Dobra, tu musisz być. Gdzie ja w ogóle polazłem? No widzisz. Bez kitu, nie ma chłopa. Widzicie, widzowie, powinien mnie pilnować i nic kompletnie nie robi. Aż, o kurde, znalazłem. Aha. Wiesz co, ja nie chcę latać, żeby cię znaleźć, ale no, w kiblu siedzisz na pewno. Nie siedzę w toalecie. Nie. Nie, na pewno? Czekaj, ja chyba udam się na kolejną... Kurde, jaki to jest labirynt. No jestem trochę. Jestem na kolejnej grze. Mogę ci tyle podpowiedzieć. Okej, dobra. No, ja wiem, gdzie jest kolejna gra, więc jakby tutaj bez problemu. Ja już szukam sobie w linii, więc spokojnie. Siema.
To jest kolejna gra. Zielone, czerwone. Cześć. Ej, tak. To może ja faktycznie się tam ustawię na końcu i będę patrzył na siebie. Właśnie. Tylko wiesz co, to jest tak daleko. Jest tak daleko. Karabin snajperski jakiś sobie weź. Właśnie w to o tym myślałem, jakby bronię. Zobaczmy, czy mam jakąś snajperkę tutaj. Czekaj, ja też ci pomogę. Poszukaj w jakiejś zakładce może. Tu nie ma. Czekaj, mam coś ciekawego, okej, okay, czekaj. Mam karabin jak coś. O, co to jest? To jest działko z Team Fortress. A nie lepiej coś takiego? Mogę je postawić? Czekaj, bo chciałbym je postawić, że wiesz, jak będziesz się ruszał, to ono będzie cię namierzać, ale nie wiem, czy to tak działa. Nie, ja je mogę trzymać, okej, okay, to jest słeb, okej, okay, dobra. A masz jakiś karabin, co szukałeś? No mam. Bierzesz bronię, trzecia zakładka i dragunów. Czekaj, sprawdzę, czy to... O, ale to ma zasięg, ty! No, dobra, mam cię na celowniku. Okej. Okay. Jesteś gotowy? Tak, jakiś jestem może gotowy. Wierszyk będę mówił. Dobra, okej, okay, jesteś gotowy? Tak, jestem. Czekaj, muszę cię namierzyć. Aha, tu jesteś, siema. Dobra, to ja się odwracam i my tak. Teraz jest zielone. Raz, dwa, trzy! Zgubiłem cię. Jak mnie zgubiłeś? A bo źle spojrzałem. Dobra, okej, okay, stoisz, nie ruszasz się, dobra. Zielone. Raz, dwa, trzy. Czerwone. Ale. Okej, okay, nie ruszasz się, dobra. Zielone. Raz, dwa, trzy. Czerwone. Znowu się nie ruszasz. Coś tu śmierdzi. Coś. Strzał ostrzegawczy. Nie. Dobra. Zielone. Raz. Dwa, trzy czerwone. Nie macie. Co jestem, jest? Już co jest? Jaki plot twist, no, co plot jest? Twist. Ja tam patrzę, a ty chyba jakoś, nie wiem, musiałeś latać, na to wychodzi. Nie, normalnie. Nie? Normalnie pobiegłem, tylko zamiast biec prosto, to pobiegłem na maksa w lewo i po prostu przy ścianie. A, okej, okay, no, dobra, i w ten sposób. Słuchajcie, widzowie, właśnie poznaliście właśnie plany na drugi sezon Squid Game. Alternatywne zakończenie. No, alternatywne, że ktoś przemycił broń i po prostu rozpęta się wielka wojna. Wiesz, idziemy, że to może się... Jakby już nie ma kolejnych gier. Nie ma kolejnych gier. Nie, tylko jest jakby to jest... Co to jest takie wysokie? O, jakaś wieża. Czekaj, nie, to jest ściana jakaś taka, bo ktoś, kto tworzył tę mapę, to na szybko ją robił. I nie ma już kolejnych gier niestety z tego, co tutaj widzę. To, wiesz co, jest jeszcze jedno pomieszczenie, na pewno, którego nie widzieliśmy. Które? A, to czekaj, to chodź tam, gdzie jest czerwone, zielone. No. To ja cię poprowadzę, bo właśnie jak ci uciekłem, no to przypadkiem znalazłem w ogóle to miejsce. Okej, okay, dobra. Okej, okay, to chodź. To teraz widzę, że ja ciebie prowadzę. Tak, teraz ty mnie prowadzisz. Zamiana ról troszkę. Dobra, chodź tutaj i dokąd idziemy. Ty mnie prowadzisz? Patrz tu. Widzisz? To co są to takie... Otwórz to. Otwórz, halo. No przycisk. A to są te do spania, tak? Dla tych, tak, dla strażników. Tak. Okej. Okay. No. Tu są właśnie dobra. Te... No w sumie tylko, wygląda jak w filmie. Łóżka piętrowe są w serialu. Tak, w serialu. No właśnie, chodzi ci o serial. Zastanawiam się, czy jest jeszcze więcej takich pomieszczeń tutaj. Może są. Wydaje mi się, że nie. Wiesz, jakby no to wydaje mi się, że to jest wszystko, co tutaj możemy znaleźć nie, na tej mapie. Nie, na pewno coś tutaj jest, czego jeszcze nie widzieliśmy. Jesteś pewien? Okej, okay, tu jest to. No. Tu jest to, czekaj. No. Musiałem użyć mocy latania. No i tak, możesz, okazuje możesz. Okazuje się, że to wszystko. Nie a, ma, okay. Nie ma, to dobra. Wszystko. Kopia słuchaj. Widzę właśnie, co to jest? Widzisz ten zamek, prawda? Mhm, jest zamek. Ja? Twoim zadaniem. Dlaczego moje? Przecież ja jestem strażnikiem. Cicho, zamiana ról. Przepraszam. Dobrze. Zamiana ról. Pokonałem ciebie w grze, to teraz ja jestem twoim, wiesz, twoim panem, że tak dobrze. Powiem. Dobrze, okej. Okay. Masz 10 sekund na zniszczenie tego zamku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie da się! Sześć, nie byłem przygotowany! 7, 8, 9, 10. Liczy się? Liczy nie. się? Nie, proszę! Chodź tutaj. Chodź tutaj. Nie! Będę uciekał! Jak do wyjścia, jak... Ej, kurde! O, dobra. Nara. Dobra, ale bez noclipa, bez noclipa. Bez noclipa, tak, wiadomo. Właśnie chciałem powiedzieć, że... Okej, okay, zaraz siebie znajdę. Nie chcesz brać udziału w mojej grze, Admiros? Nie, mam dość, naprawdę, daj mi spokój. Wypuśćcie mnie, jestem jedną osobą. Okej, okay, ciebie tutaj nie ma, gdzie ty mogłeś pójść? No, jakby... Kurde,
No wiem, że jest mało jakby pomieszczeń, no, zdaję sobie z tego sprawę, ale wiesz, jednocześnie ja poszedłem w kompletnie inną stronę teraz. No, a takie zadanko po prostu mi szybko wpadło do głowy. Jak zobaczyłem ten zamek, mówię, zobaczymy czy, bo wiesz, mogłeś to zrobić w ten sposób, że na przykład jakąś wyrzutnię rakiet wziąć. I... Ale to wiesz co, nie miałem po prostu czasu na to, ja zacząłem pierwsze co, to zacząłem po prostu strzelać, wiesz? No, widzisz, no czasami tak jest po prostu, że się... Co to jest? Padłeś moją pułapkę! Nazywa się to pułapka na randomowego NPC-ta. Ktoś się tutaj zresztą, o co chodzi? Ale porobiony. 10 na 10. 10 na 10. No, naprawdę dobra pułapka. No, dało ja mi się jeszcze to. Jedno zadanie chciał, albo bo mówiłeś, że coś przygotowałeś. Jeszcze jedno zadanie, jasne, nie ma problemu. Jakby tutaj mamy dużo rzeczy, które możemy jakby sprawdzić. Twoim następnym zadaniem będzie... Tylko tak, muszę przygotować... Tak, oczywiście. Dobra. Twoim zadaniem... Dobra, no. Możesz się odwrócić. Twoim zadaniem jest przyrządzić jakiś posiłek w tej mikrofalówce, żeby mi zasmakował. Masz na to minutę. It's working microwave. To jest add-on taki. Jeżeli nie, zostaniesz... Jeżeli nie uda ci się, zostaniesz rzucony koktajlem Mołotowa. Na pewno działa. Już, jedzenie, kurde, stresuję się, jedzenie, Admiros nie ma tutaj jedzenia. Na 100% jest jedzenie. Dobra, jedzenie, żeby ci, żeby ci zasmakowało. Okay. Tak. Nie, to nie chcę tego. Dalej, chodź tutaj, grawidnie, tak, chodź ja tu. Ja czekam, masz jeszcze... Rozwaliłem się. Szybko, okej, dobra. 10 sekund, 9, burger się robi, 8, 7, wiem, że Admiros jest fanem tego, dobra, weźmiemy sobie tutaj, proszę Admiros, koniec czasu, gotowe, dobra, sprawdzam, podniosę nawet tą mikrofalę, a tam nic nie ma, jak nic nie ma, właśnie wypadł burger, i dobra. Ja wiem, że lubisz ostre, to proszę, dobra, burger z chili. Dziękuję, bardzo smaczne. Przechodzi pan dalej. O, okej. Okay. Już myślałem... Ale dziwne, że ta mikrofalówka nie działa, bo jakby pisało, że working. Ktoś w ogóle... No nie wiem, no to spróbuj ty ją, wiesz. Nie, ja próbuję cały czas, ale jakby ona po prostu chyba faktycznie nie działa. Poczekaj, no to... jakby spróbuję, bo musimy zrobić mały test. Okej. Okay. Czekaj, ona wybuchnie, czy co? Tak. Dobra. A. Wow, jakby to tak byś skończył, gdybyś przyrządził posiłek, który by mi nie zasmakował. A ten ci smakował, tak? Tak, ten był bardzo smaczny, lubię burgierki. Ja mam ostatnie zadanie, Admiros. Wydaje mi się, że ostatnie, chyba że masz coś jeszcze przygotowane. Wiesz co, zawsze mam coś przygotowane. Okej, okay. Słuchaj, bo mam takie, ale to jest bardzo, wiesz, ciekawe zadanie i masz 30 sekund na przygotowanie się. No, zobacz na te Boże, co to jest, Musisz podejść, tu gdzie ja stoję, teraz. Gdzie ty jesteś? I przygotować się w taki sposób, żebyś przeżył wybuch tych wszystkich beczek. Nie wiem, jak to zrobisz. Nie mam pojęcia, Admiros. Musisz... Ile mam czasu? 30 sekund. Raz, dwa... Dobra. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem... Już? Dobra, już. Uwaga! I'm ready! Strzelam. Oj. Ez... Ty przeżyłeś naprawdę. Tak. Myślałem, zapraszam cię do środka. Nie, to jest pewniaczek, że tego się nie da zrobić. Nie, widzisz. Dobra, gratuluję. To jest ten ruski samochód, którym oni jechali, ten add-on. Nie wiem, czy widziałeś. Takich trzęsło strasznie, taki filmik. A coś kojarzę, coś kojarzę. No, wsiadaj do środka. Zobacz, przewiozę cię kawałek. O, rzeczywiście, ty jestem w środku. No i jedziemy. Jedziemy. To jest niezniszczalne, więc jakby wiesz... W ogóle można wybierać siedzenia pod numerkami. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, możesz sobie wyjść z przodu. Dobra, siema. On trochę w tekstury wpada, ale jakby no... Ale działa, poza tym, działa. No działa, jeździ, więc to jest najważniejsze. Dobra, to teraz twoje kolejne zadanie. Twoim zadaniem jest mnie zabić, nie wchodząc do środka, używając broni. Okej, mam ciebie zabić, używając broni. Mhm, to jest twoje... Już. O. Co ty zrobiłeś? Vaporized? What the hell? Co jest grane? Myślałem, że tego się nie da zniszczyć. Nie. Ja mam ostatnie zadanie, Admiros. Najważniejsze. Zapraszam ciebie na czerwone, zielone.
O, okej, dobra, to będzie coś nowego. I staniesz tutaj, tu. Stań w tym miejscu. Mhm, dobra. Okej. Ja stanę sobie w tym miejscu i wybierz teraz bronię. Metal Gear Solid 4 i Railgun. Okej. Masz wybraną tą broń? Mam. No i naszym zadaniem jest siebie, znaczy musimy po prostu siebie zabić nawzajem. A może zróbmy jakiś fort? Chociaż... Fort? Nie, to... dobra, nie, no po prostu strzela. Dobra. Okej, 3, 4. Co jest grane, jak to się przeładowuje długo? No, ale właśnie to jest... O, dziękuję bardzo. A, to jest to Vaporize, dobra. Tak, zgadza się. Po prostu taki no, pomysł to mnie po prostu zdezintegrowałeś tutaj. No. Mm-hmm. Czyli wygrałem po prostu Squid Game. Tak, wygrałeś Squid Game, gratuluję. W nagrodę mam dla ciebie prezent. O, a gdzie jest ten prezent? Czy czekam tutaj w sypialni, znaczy w tym pomieszczeniu głównym, w lobby? Czy gdzieś indziej? W lobby? Wiesz co, jakby muszę go przygotować, bo to jeszcze chwilkę potrwa. Okej, to powiedz, jak będziesz gotowy, to ja podejdę. Prezent, którego nie wolno respić, to jest zakazany artefakt. Dobra, gdzie jesteś? W pomieszczeniu w poczekalni, tak? Tak, tam gdzie są łóżka. Tam gdzie są łóżka, muszę tam polecieć, daj mi chwilę. Okej, dobra, już biegnę do ciebie. Ja aż się boję tego, ja tak dawno tego nie respiłem, nigdy nie wiadomo, co się z tym wydarzy. Dobra. A, to co to jest? Coś nowego. O. Jakby... Mam się ruszyć? Mogę się ruszyć? Nie wiem. Właśnie, jakby nie wiem, jak to działa totalnie. A to co to jest? Czekaj, sprawdzam. A, to nie, nic ważnego. Nic. Jakby to są strażnicy. To nie jest jakby prezent. Ich postawimy. Dobra. Ich damy tutaj to po prostu. Prezent. A, żeby sobie stali i obserwowali. Tak. Oni tutaj. Mogę ich jakoś tutaj... Nie można ich przesunąć, dobra, to bez sensu. Dobra, naprawiłem, pyk, okej. Oni będą tutaj czekali, dobra, a prezent dla ciebie to jest to. Uciekaj, uciekaj. Co jest? To jest Mario. Mario, tam jest napisane. Tam Mario, przepraszam. To jest... Czemu mnie zostawiłeś... Tutaj. To jest twój prezent, jakby on jest totalnie niezniszczalny, nie można mu nic zrobić. I co byś na niego nie wrzucił, na przykład weźmy sobie jakiegoś NPC-ta typu NPC, niedźwiedź. Czekaj, chodź tu niedźwiadku. Bierzesz niedźwiedzia? No. Bum, niedźwiedź umiera. Co się go nie dotknie, to umiera. Ty, nawet railgun nie działa. Nie ma szans, to jest Mario. Bierzesz na przykład, o kurde. O, no Rhino? No i no co? A bo on musi podejść. Au! Bo on jest bardzo agresywny, nosorożec. No. Au! Respi się na nim! Dobra. Widzę, że jest bardzo agresywny. Dobra, może nosorożec to nie jest najlepszy przykład. No jest żółw, co nie? Bierzesz żółwia, bum, żółw umiera. Nie ma. On wszystko. Powiem ci, że dziwnie wygląda ten Mario. No jest dość wyjątkowy. No. A nie, nawet nie mogę go przesunąć. Nas nie zabi... Au! A on mi nic nie robi. Jesteś pewien? No patrz. A mnie bije. Jak złomu mogę uderzyć i nic. Nie wiem, jak dobra, to zrobiłeś. To jest mój przyjaciel po prostu. Tak, to jest twój przyjaciel. A, okej, czyli on nie będzie dla mnie zły. To czemu mnie tak straszyłeś i mówisz, że nie wiem, coś strasznego respisz? Nie wiem, bo ja się go zawsze bałem, bo on jakby zawsze zabijał wszystko. Nie. O, dobra. No właśnie, jakby widzisz. Mnie też zabił, dobra, niech będzie. Mhm.